9461 to łączna liczba osób głosujących na projekty zgłoszone do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Według listy meldunkowej miasta stanowi to ponad 25% uprawnionych do głosowania. Łączna wartość zwycięskich wniosków przekroczyła kwotę 1 000 000 zł. Zawsze próbujemy podliczyć kwotę, którą możemy przeznaczyć na budżet obywatelski i nigdy to nie jest tak, żeby w tą pierwotną kwotę można było wpisać. W związku z tym wolimy troszeczkę dołożyć niż odjąć, ale dzięki temu zawsze jakiś dodatkowy projekt zostanie sfinansowany. W gronie projektów inwestycyjnych zwyciężyły rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego etap drugi, budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki zespołu szkół nr 1 w Wejherowie przy ulicy Śmiechowskiej, centrum sportu Tytanie etap drugi, świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji imieniem Ryszarda Jakubka w Wejherowie, zaś najwięcej głosów, bo ponad 2100, otrzymał projekt dotyczący budowy boiska 11, etap pierwszy. Mamy boisko, które daleko odbiega od boisk XXI wieku, więc gdzieś tam stanęliśmy daleko w tyle. Obserwując sąsiednie szkoły, widzimy, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. No i na szczęście nam też się uda ten pierwszy etap zrealizować. Chcemy zmienić nawierzchnię. Oczywiście nie da się od razu całości zrealizować ze względów finansowych, ale część boiska zostanie zmieniona nawierzchnia, będą wiatrołapy, tak żeby nam ta piłka nie uciekała poza boisko szkolne, bo jest w sąsiedztwie ulica. Jeśli chodzi o projekty miękkie, to wszystkie zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będą realizowane, gdyż łączna ich wartość nie przekracza 50 000 zł. Są to następujące projekty. Koncert Gwiazdy na Open Air Hip Hop Festival 2018, Teatr Seniorów z pasją mieszkańcom Wejherowa, Spichlerz Sztuki 2018 w Wszechświat Wejherowo, otwarcie biegów przełajowych imieniem Macieja Kantyckiego, zaś największe poparcie mieszkańców zyskał pomysł Witaj Szkoło na Sportowo. Jest to taki event też sportowy, ma, że tak powiem, zaprosić, zgromadzić różne stowarzyszenia sportowe z Wejherowa właśnie w tym miejscu, którym jest Centrum Sportu Tytanii. Ma się odbyć 1 września 2018 roku. Ma zachęcić dzieci po wakacjach, jak będą wracały do szkoły, do uprawiania sportu. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2018 roku.